Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o kilku zagadnieniach związanych z tematyką pastelu. Po pierwsze o miejscu tej techniki, która czasem jest uważana za technikę malarską, czasem za technikę rysunkową. Technikę rysunkową. Jakie było jej miejsce w hierarchii technik artystycznych? A po drugie o tym, co sprawiało, że ta technika była uważana za technikę kobiecą. I po trzecie, kim były polskie pastelistki, a przynajmniej niektóre z nich, niektóre z tych, których prace mogą Państwo teraz oglądać na wystawie Mistrzowie Pastelu. Zacznę może od tego, że w XIX wieku istniało bardzo silnie ugruntowane pojęcie hierarchii tematów malarskich. To był taki usankcjonowany jeszcze w czasach nowożytnych zespół przekonań, który stanowił podstawę do oceniania wartości obrazów nie ze względu na ich wartość artystyczną, ale właśnie ze względu na przedstawiony na nich temat. I według tego akademickiego schematu najwyżej w hierarchii znajdowały się sceny historyczne, malarstwo historyczne, potem pejzaże, kolejne miejsce zajmowały portrety, dalej malarstwo rodzajowe, aż w końcu martwa natura. To malarstwo historyczne to jest taki trochę słowo wytrych, ale tak naprawdę ono obejmuje różne tematy. Tematy przedstawiające historię, ale także tematy biblijne, tematy mitologiczne, historię właściwą, czyli historię wielkich wodzów i bohaterów, a także sceny literackie. I co jest ważne, każdej kategorii tematycznej przysługiwały, jeżeli można tak trochę z przymrużeniem oka powiedzieć, inne rozmiary płócien. Największe i najbardziej monumentalne obrazy przedstawiały rzecz jasna sceny historyczne. I tutaj Państwo mogą obejrzeć obraz Józefa Zimlera, Przysięga Królowej Jadwigi. Obraz jest z roku 1867, ma prawie 3 metry wysokości i ponad 2 metry szerokości. Duży historyczny temat, duże historyczne płótno. I ze względu na to przełożenie, ważny temat, duży obraz, taki skandal wywołał obraz Gustawa Courbetta, Pogrzeb w Ornon. Jest to obraz, który przedstawia scenę rodzajową według tej hierarchii, czyli zwykły wiejski pogrzeb. Natomiast cały skandal polegał na tym, że artysta wybrał do namalowania tego obrazu ogromne płótno, nieprzyzwoite jak na ten temat i jak na ówczesne standardy, ponieważ obraz ten ma 3 metry wysokości i ponad 6,5 metra szerokości. I stosownie do tej hierarchii tematów w prasie pojawiały się recenzje, także w polskiej prasie pisano według tej hierarchii tematów. I przeciwko bezrefleksyjnemu stosowaniu oceniania obrazów według przedstawionych na nich scen czy bohaterów buntowali się rewolucyjni krytycy sztuki, tacy jak na przykład Stanisław Witkiewicz. Ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, że ta potrzeba, ta świadomość tej hierarchii była tak silna także w samych artystach, że oni zdawali sobie sprawę, że tylko namalowanie wielkiego historycznego obrazu ugruntuje ich pozycję jako prawdziwego historycznego malarza. I ten wątek właśnie chęci stworzenia wielkiego historycznego obrazu pojawia się w życiorysie wielu XIX-wiecznych malarzy, oczywiście wielu też polskich malarzy. I na przykład o takim historycznym obrazie marzyła Anna Bilińska. Tutaj pokazuję Państwu pastel Wieśniaczka z dzieckiem i ten pastel mogą Państwo oglądać teraz na wystawie właśnie Mistrzowie Pastelu. Jej nie udało się to, ale nie udało się także innym malarzom. Na przykład znany Państwu być może Henryk Rodakowski namalował jeden historyczny obraz. On był głównie znany z portretów, właśnie z portretów postaci współczesnych. Ale ponieważ, nie mogę go Państwu pokazać, ponieważ ten obraz, Bitwa pod Chocimiem, on malował go z dużym nakładem środków, dużo czytał, dużo studiował uzbrojenie i stroje z czasów Jana III. Niestety, kiedy obraz ten przedstawił jurorom wystawy światowej w roku 1855, obraz ten został odrzucony, nie przyjęty na wystawę i artysta w poczuciu takiej głębokiej porażki zniszczył obraz i no, nie możemy go obejrzeć, dlatego że uznał, że no, nigdy już potem nie próbował malować wielkich obrazów historycznych. Inny przykład, też takie dzieło niedokończone, nieskończone, to na przykład historia polskiego malarza Stanisława Chlebowskiego, który swój wielki obraz historyczny zatytułowany Wjazd Mahometa II do Stambułu malował przez prawie 20 lat. Zaczął ten obraz malować w Stambule. Potem z tego Stambułu przeprowadził się do Paryża, przewożąc to wielkie płótno, które miało ponad 5 metrów szerokości.
jak przeprowadzał się w Paryżu do poszczególnych pracowni, to też przeprowadzał się z tym obrazem. Nawet zbudował sobie taki specjalny system rusztowań, które pozwalały obracać ten obraz, żeby mógł go malować przy jak najlepszym dostępie światła. No i też go nie ukończył. I mimo, że Chlebowski dosyć dobrze zarabiał na swoich rodzajowych płótnach, które sprzedawał, mieszkał w Paryżu, a te płótna sprzedawał w Ameryce, wystawił w paryskim salonie wiele prac i też z sukcesem, że tak naprawdę dążył do tego, żeby namalować wielkie historyczne płótno, które zrobiłoby z niego prawdziwego historycznego malarza. Jakby analogicznie do tej hierarchii tematów, która była bardzo silnie ugruntowana w XIX-wiecznym myśleniu o sztuce i w takim wartościowaniu obrazów, istniało coś takiego jak hierarchia technik malarskich. Najwyższe miejsce wśród tej hierarchii zajmowała rzeźba, która była kojarzona z czystością idei, ale także była kojarzona z wielbioną przez krytyków przez cały XIX wiek starożytnością. I tak na przykład, teraz będzie taka część trochę teoretyczna, więc będzie dużo cytatów, ale one jakby pozwalają na umieszczenie, znaczy na zrozumienie pewnych zależności w myśli o sztuce i stąd te plansze z tekstem. Więc co pisał Aleksander Lesser? To był taki bardzo wpływowy warszawski malarz połowy XIX wieku. On dużo malował obrazów historycznych. Był też teoretykiem sztuki i dużo pisał w warszawskiej prasie. Więc to była taka postać wpływowa, z którą się liczono. Najwyższy szczebel między sztukami pięknymi zajmuje rzeźba. Głównie dlatego, że pozostała w granicach ideału i nie zniżyła się jeszcze do kopiowania pospolitej natury. Albowiem rzeźba powinna zostać monumentalną. Co w malarstwie niekoniecznie jest wymaganym. Gdy jednak w naszym wieku materialnych pojęć sztuki piękne zbyt skłaniają się do naturalizmu, rzeźba w kierunku tego, jako dla siebie niebezpiecznego, wystrzegać się powinna. Czyli najpierw rzeźba, potem malarstwo olejne, które, jak już Państwo wiedzą, najlepiej sprawdzało się do wielkich obrazów historycznych. Oczywiście do malarstwa zaliczano wielkie polichromie ścienne, natomiast pastel znajdował się dopiero poniżej. Pastel, akwarela, te techniki, które wykonywane były na papierze, te, którym przysługiwały mniejsze formaty, nawet jakby z racji samej techniki. I dobrym przykładem na przykład, to jakby tą hierarchię dokumentuje, jak już wspomniałam, to XIX-wieczne piśmiennictwo o pastelu w Polsce. Ale muszę Państwu uprzedzić, że tych tekstów o pastelu jest naprawdę mało. To znaczy większość cytatów, które Państwo dzisiaj usłyszą, to są takie fragmenciki wyłuskane z biografii różnych artystów czy z recenzji z wystaw, bo tak naprawdę o pastelu jako pastelu mało pisano. Chociaż jakby pewnym wyjątkiem jest taki artykuł zatytułowany Przepis robienia farb pastelowych. Jest to z 1829 roku. I to był taki artykuł zamieszczony w czasopiśmie Piast, czyli pamiętnik technologiczny. I to jest tak naprawdę nie tekst teoretyczny, tylko tekst praktyczny, bo tam jest opisane, jak można sobie w domu samemu za pomocą barwników i różnych składników zrobić kredki pastelowe. I tutaj właściwie jedyny cytat, który odnosi się do tej hierarchii, to jest na samym początku. Jest taki fragment zdania, że wyrabianie farb pastelowych bardzo jest proste i łatwe, a rysunki niemi wykonywane najpiękniejszym obrazom olejnym, wyjąwszy tylko świetność powierzchni, nie ustępują. Tutaj Państwu pokazuję pastel mniej więcej z tego czasu, bo to są lata 30, czyli mniej więcej z tego czasu, kiedy został opublikowany ten przepis robienia farb pastelowych. Pastel ten jest o tyle interesujący, że to jest jakby przedstawienie, znaczy niestety jest nieznany artysta, nieznany model. Prawdopodobnie powstał on w latach 30. Gdzieś w kręgu wiedeńskim. I to jest o tyle interesujące, dlatego że jest to stosunkowo nowy nabytek, został podarowany Muzeum Narodowemu w zeszłym roku. I też oczywiście mogą go Państwo obejrzeć na wystawie Mistrzowie Pastelu. W tym fragmenciku, który cytowałam, to co się pojawia, jakby czym jest malarstwo olejne lepsze od pastelowego, to właśnie świetność powierzchni, czyli jakby ten jakby błyszczące kolory zewerniksowane, które nadawano obrazem olejnym.
Ale czym jeszcze technika olejna przewyższała pastę? Przede wszystkim, według ówczesnych artystów, technika olejna pozwalała na większe rozmiary kompozycji i szersze spektrum tematów. I teraz znowu wrócę do Aleksandra Lessera, który pisał o twórczości swojej uczennicy i zarazem pastelistki Emilii Dukrzyńskiej-Duksztyn w ten sposób. Życzyć by tylko należało, ażeby ta młoda artystka nie ograniczała się na pojedynczych biustach portretowych i w tym celu wypadałoby jej wydoskonalić się również w malowaniu olejnym, który największy rozwój dozwala, a zarazem co do rozmiaru obrazów żadnych nie nastręcza trudności. I tutaj pokazuję Państwu pastel portretowy Emilii Dukrzyńskiej-Duksztyn. A jednocześnie chcę zwrócić uwagę na to, że ten pastel jest techniką, jakby to jeszcze będzie się pojawiało, jest techniką jakby łatwiejszą, tak uważa Lesser, bo ten większy rozwój jest właśnie możliwy w malowaniu olejnym, no i można też można stosować większe formaty. I jak wspominałam, pastel uchodził też za technikę łatwiejszą, która pozwalała ukryć pewne niedostatki talentu i umiejętności twórcy, a malarstwo olejne jako bardziej wymagające te niedostatki miałoby obnażać. I na przykład Henryk Filipowicz, pisarz i artysta, ale także krytyk sztuki, na łamach tygodnika ilustrowanego odwoływał się do hierarchii technik malarskich, oczekując znowu od prezentowanej tu Emilii Dukrzyńskiej-Duksztyn, że ona porzuci ten pastel i właśnie przejdzie do tego malarstwa olejnego i to będzie świadczyło o jej rozwoju jako artystki. I tutaj znowu cytacik. Postępy jej, czyli Dukrzyńskiej, w malowaniu można niejako namacać w każdym z nowych portretów, jakie wystawia. Żałujemy tylko, że zamiast używania pastelów nie oddaje się zupełnie olejnemu malarstwu. Tu bowiem mogłaby obliczyć swoje siły, poznać niedostatki i szanse, jakie posiada. Dukrzyńska dała nam wprawdzie próbkę olejnego malowania i przyznać należy, że jej pastelowe studia jak dotąd bezwarunkowo są lepsze. Nie powinna się jednak tym zrażać i jesteśmy pewni, że i olej odsłoni jej swoje tajemnice. W przypadku innej znanej portrecistki, tutaj też pokazuję jej pracę, Marii Nosic-Wasilkowskiej, Henryk Piątkowski, kolejny krytyk, malarz, bo to taka jest bardzo duża kategoria w polskiej XIX-wiecznej krytyce artystycznej, teoretyków, krytyków malarstwa, którzy sami znali ten fach od podszewki i jakby bardzo starali się od strony fachowej analizować prezentowane na wystawach w Warszawie dzieła. Więc Piątkowski chwalił biegłość artystki w technice pastelu, ale jednak zauważał, że tej biegłości, którą tutaj jak Państwo widzą, jest ona możliwa do osiągnięcia w technice pastelu. No jeszcze Wasilkowska nie jest w stanie osiągnąć tego w oleju. I tak pisał. Bardzo ciekawą dla krytyka jest droga rozwoju pani Marii Wasilkowskiej, artystki nadzwyczaj wyrobionej, a przy tym niezwykle przez naturę obdarzonej. Krzycząca jaskrawość, niesharmonizowanie tonów, które rażą czasami w jej olejnych obrazach, praca, nikną z chwilą, gdy pani Wasilkowska bierze kolorową kredę w rękę. W sferze pastelu czuje się ona panią samowładną. Tutaj właśnie, proszę, można zobaczyć, jaką panią samowładną jest jako pastelistka. I to przekonanie, które właśnie jakby usiłuję tutaj Państwu wyłożyć, o tej niezmiennej hierarchii technik, budziło niekiedy sprzeciw wnikliwych obserwatorów ówczesnego życia artystycznego. Świadczy o tym zmiantka zamieszczona w Kurierze Warszawskim w 1869 roku, której autor, najwyraźniej zirytowany pojawiającymi się w prasie głosami i radami nakłaniającymi Dukrzyńską-Duksztyn do spróbowania swoich sił w malarstwie olejnym, napisał takie zdanie, właściwie dwa. Wyznajemy także, że nie należymy do liczby ubolewających nad tym, że panna Dukrzyńska maluje pastelami, nie zaś olejna. Zdaniem naszym wartość obrazu nie zależy od tego czym, ale jak jest malowany. Wolimy dobry obraz pastelowy niż zły obraz olejny. Ale mimo takich opinii, która tutaj jak Państwu powiedziałam, jak Państwo widzą, jest to tekst 69 roku, cały czas jakby to przekonanie o hierarchii było bardzo dobrze ugruntowane. I te pastele były w hierarchii cały czas umieszczane niżej i zaliczano je do jednej grupy z akwarelami, rysunkami i malarstwem na porcelanie.
I na przykład kolejny malarz recenzent, Julian Maszyński, relacjonując do kłosów otwarcie najważniejszej ówczesnej wystawy artystycznej, czyli paryskiego salonu z roku 1876, najpierw opisywał gorączkowo atmosferę Paryża, oczekującego na nową ekspozycję i wystawione na niej obrazy olejne, ale na koniec tak jakby mimochodem dorzucił zdanie. I to zdanie tutaj mamy. W dodatku wielu artystów przynosi osobiście drobne swoje roboty. Artystki znoszą fajanse, porcelany, pastele, a wszystko śpieszy się i ciśnie, zwiększając tak już dostateczny zamęt. I proszę zwrócić uwagę, że te akwarele, pastele, malarstwo na porcelanie, one wszystkie zostały zaliczone do tej grupy prac, które przynoszą kobiety artystki. I właściwie to przekonanie, że te prace pastelowe na papierze są mniej ważne, właściwie zmienia się dopiero pod koniec wieku XIX, bo one, zwłaszcza po roku 1890, kiedy pastele zyskiwały coraz większą popularność wśród artystów, wzrasta ich liczba na wystawach sztuki także w Polsce. Powoli zaczęto doceniać kunszt pastelistów, ciągle jednak to malarstwo olejne i hierarchia technik była tym punktem odniesienia. I na przykład w roku 1903, kiedy miała w Warszawie miejsce wystawa Akwarele i pastele, Tadeusz Jaruszyński w takiej krótkiej recenzji z tej wystawy napisał, że roboty pastelowe, zwłaszcza w ostatnich czasach, występują dość często wspólnie z malarstwem olejnym, nie bojąc się porównań z nim co do plastyki i siły kolorystycznej. Czyli jakby ten XIX-wieczny rozwój pastelu, przemiany i jakby wybijanie się go na silną pozycję rzeczywiście także w oczach krytyki powoli zyskiwał uznanie. No dobrze, ale jakby z jednej strony jest hierarchia, a z drugiej strony przekonanie o tym, no te pastelistki, o tym, że jest to technika kobieca. Technika kobieca jakby na dwa sposoby, to znaczy z jednej strony technika kobieca przeznaczona dla malarek artystek, malarek pastelistek, ale także dla kobiet jako zleceniodawczyń, kobiet jako modelek. No i zaraz postaram się Państwu powiedzieć dlaczego. Tutaj chciałam tylko pokazać Państwu piękną miniaturę. To nie jest dzieło wykonane pastelem. Jest to miniatura na kości słoniowej, o ile się nie mylę, która właśnie przedstawia, jest koniec XVIII wieku, która przedstawia młodą pastelistkę. Jak Państwo widzą, ona siedzi przed sztalugą, już rozpoczęła rysunek. Ma w ręku taki kijek do odmierzenia odległości, a przed nią stoi pudełko z pastelami, którymi ona właśnie posługuje się przy swojej pracy artystycznej. No i to właśnie jakby jest takie streszczenie kobiecości i pastelowości jednocześnie. Największą, i co jeszcze jest ważne, że ta technika pastelowa nawet w takim potocznym pojęciu najbardziej kojarzy się właśnie z XVIII wiekiem, z epoką rokoka, z wiekiem takim dominacji subtelności, łagodności, kobiecości, ale także tych pastelowych barw, właśnie, które wtedy były modne, a które my teraz potocznie także w modzie określamy jako pastelowe. I w tym właśnie czasie największą gwiazdą wśród pastelistek była odnosząca międzynarodowe sukcesy Rosalba Carriera. No niestety na wystawie Mistrzów Pastelu nie ma żadnej z jej prac, ale jest za to żyjące w tym samym czasie Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Tutaj pokazuję Państwu bardzo piękny, subtelny portret Marie-Caroline Fontaine. I ta XVIII-wieczna dominacja kobiet pastelistek spowodowała, że jakby używano tego zniewieścienia, jeżeli można tak powiedzieć, nawet jako zarzut, który miał dyskredytować twórczość malarzy pastelistów. I na przykład Joshua Reynolds, który był malarzem, który był prezydentem Royal Academy of Arts, żeby zdyskredytować Jean-Étienne Lyotarda, który był wybitnym pastelistą, tak sarkastycznie nadmienił, że właśnie posługuje się tym pastelem i tak właśnie czynią damy, kiedy malują dla własnej przyjemności. Więc ta kobiecość pastelu też jakby służyła do tego, żeby podkopać autorytet męskich pastelistów. No ale wróćmy teraz na ziemię polskie i do warszawskiej, głównie warszawskiej prasy.
A kiedy już w głębokim XIX wieku to skojarzenie pastelu i tych salonowych dam było całkowicie uprawnione i powszechne? I recenzenci stwierdzali, że ten pastel ze względu na subtelność i delikatność trafniej też oddają twarze kobiece niż męskie. A na pewno odpowiednie są do rysowania dzieci. Malarz i pedagog Wojciech Gerson, czyli kolejny z tych malarzy recenzentów, w artykule o znanej już i przytaczanej dzisiaj Emilii Dukrzyńskiej-Dukszcie, tak charakteryzował jej twórczość. Tutaj jeszcze pokazuję Państwu jeszcze raz jej piękny portret Julii z Bergsonów Leserowej. A teraz wróćmy do słów Gersona. Uderzającym jest, jak z tego szeregu główek przegląda słodka niewieścia dusza. Zrazu młodzieńcza, a czasem mężniejąca wybitnie. Szczególnie w tej pierwszej fazie pastelowego malowania, najbardziej nadającego się do świetlanych postaci dziecięcych i dziewczęcych, spotykamy całe szeregi tego anielskiego świata niewinności, prostoty, a czasem wesołej pustoty. I jeszcze anonimowy autor rubryki Sztuki Piękne, z kolei w tygodniku Kłosy, prezentował analogiczny pogląd, doceniając jednocześnie kunszt portrecistki. Pastelowe malowanie samo przez się, miękkością swoją, ułatwia malowanie portretów damskich. Oddanie zaś rysów męskich w tym rodzaju malowania o wiele jest trudniejsze. I teraz to przekonanie, że właśnie pastele bardziej nadają się do tego, żeby odtwarzać łagodne, delikatne rysy kobiece, natomiast portrety męskie znacznie lepiej wychodzą w takim bardziej zdecydowanym, pozwalającym na większą ekspresję malarstwie olejnym. Pojawiło się, jakby silne przekonanie już nawet na początku XX wieku. I na przykład Tadeusz Rutowski, redaktor naczelny lwowskiego miesięcznika Sztuka, w artykule o Teodorze Eksantowiczu napisał w ten sposób. To ciekawe. Portrety męskie prawie wyłącznie maluje olejno. Portrety kobiece, postacie kobiece, dzieci maluje prawie wyłącznie pastelami. Umie doskonale jedno i drugie. Męskie, wymagające więcej siły, dosadności, realistyki, wymagają oleju. Wiotkie, eteryczne, subtelne, te drugie wolą pastel. I jako przykład tutaj chcę Państwu pokazać pastel Teodora Eksantowicza, portret Pani P., którą nasz kolega zidentyfikował jako Żanetę Poznańską. I właśnie jest to subtelny, delikatny portret malowany pastelami, natomiast swój autoportret z roku 1898 Teodor Eksantowicz namalował w technice olejnej. Przejdźmy zatem do omówienia kilku sylwetek pastelistek, z których prace mogą Państwo oglądać na wystawie Mistrzowie Pastelu. Wybrałam trzy z nich. No, o dwóch z nich już była mowa, to znaczy Emilii Dukrzyńskiej-Dukszcie, Marii Nościc-Wasilkowskiej, trzecia z nich to Wanda Chałmońska. To trzy artystki, których dzieli kilka lat, to znaczy one reprezentują trzy różne pokolenia, a to oznacza, że ich twórczość rozwijała się nie tylko w innych warunkach artystycznych, ale także w innych warunkach społecznych, bo to była twórczość drugiej połowy wieku XIX, początku wieku XX, czyli te różne ruchy emancypacyjne, działanie na rzecz sprawy kobiecej spowodowało już pewne przemiany także społeczne. To oczywiście tylko trzy artystki, natomiast oczywiście na wystawie mistrzyń pastelu jest więcej, bo na przykład takie artystki jak Anna Rajecka, tutaj pokazuję Państwu dwie pastelowe prace, Anna Blińska, Bogdanowiczowa, czy Olga Boznańska. To są artystki znane, których jakby historia sztuki dobrze przekazała potomnym. Natomiast chciałabym dzisiaj powiedzieć o tych, które może nie są aż tak rozpoznawalne, a w swoim czasie rzeczywiście odniosły sukces. Ich prace były poszukiwane, a prasa obficie recenzowała ich obrazy, no i oczywiście ich pastele. Pierwsza z nich, najstarsza, to Emilia Dukrzyńska-Duksztę. Tu widzą Państwo jej autoportret. Ona urodziła się w roku 1847. Zmarła w roku 1898, czyli była mniej więcej z tego pokolenia, co na przykład Aleksander Gieremski. Tutaj mogą Państwo podziwiać jej olejny autoportret namalowany pod koniec jej niezbyt długiego życia. Pochodziła z zamożnej rodziny,
i ojciec był urzędnikiem carskim, znaczy państwowym urzędnikiem w Petersburgu. I według takich powtarzanych pod koniec jej życia przekazów, rodzice raczej niechętnie odnosili się do pomysłu, żeby ich córka została malarką. No ale jakoś uparła się, no i w końcu rodzice byli zmuszeni zaakceptować jej wybór. Pierwszym jej nauczycielem był znany warszawski malarz Jan Ksawery Kaniewski, który prawdopodobnie to on nauczył jej posługiwać się techniką pastelu. Po jego śmierci Dukrzyńska uczyła się u Aleksandra Lessera, o którym już Państwo słyszeli. I on jakby z jednej strony przekazywał jej wiedzę, ucząc ją w swojej pracowni, ale także w jakimś sensie promował jej karierę, dlatego że pisał obficie recenzje jej prac na łamach warszawskiej prasy. Promował jej pracę, no i właśnie on był jednym z tych, który zachęcał ją do dalszego rozwoju i proponował, żeby może jednak spróbowała tym olejem, skoro pastelem udaje się jej tak świetnie. I z czasów nauki u Aleksandra Lessera pochodzi namalowany przez Dukrzyńską portret jego żony, który już Państwo dzisiaj kilka razy widzieli, Julii z Bergsonów. Julia z Bergsonów Lesserowa, potem Blatejsowa, pochodziła z zasłużonej warszawskiej rodziny. Była córką Ludwika Bergsona i drodzy z celnikierów i w 1864 roku poślubiła malarza Aleksandra Lessera. Po śmierci swojego pierwszego męża wyszła ponownie za mąż za Jakuba Bladejsa, który był krakowskim lekarzem i zapisała się tym w historii Muzeum Narodowego w Warszawie, że w 1910 roku zapisała naszej instytucji zespół prac należących do jej zmarłego męża. Było to i jego obraz, ale także jego kolekcja, dokumentacja, którą on prowadził rozmaitych zabytków. I ten po śmierci Julii z Bergsonów Lester Blatejsowy, ten zespół prac stał się własnością Muzeum Narodowego, który wtedy nazywał się Muzeum Sztuk Pięknych. I dla porównania do tego pięknego pastelu pokazuję Państwu portret Julii z Bergsonów namalowany przez jej męża Aleksandra Lessera. Jak Państwo widzą, Dukrzyńska doskonale oddała podobieństwo rysów twarzy. To jest zdecydowanie ta sama osoba. I o ile portret Lessera przedstawia żonę w stroju skromniejszym, codziennym, z taką może bardziej skromną fryzurą, o tyle Dukrzyńska odtworzyła bardziej szykowną fryzurę i wydekoltowaną, zapewne wyjściową suknię. I ten portret został zaprezentowany w roku 1870 na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. I prawdopodobnie o nim, bo tutaj nie mamy pewności, czy chodzi dokładnie o to dzieło, napisał recenzent opiekuna domowego, tak jakby go ocenił pochlebnie. Portret pastelowy pani L, w sensie przedstawiający panią L, odznacza się zręcznością traktowania, lekkim kolorytem, a nade wszystko szczęśliwym pochwyceniem charakteru i fizjognomii portretowanej. I osiągnąwszy pewien sukces i rozgłos w Warszawie jako pastelistka, no i portrecistka przede wszystkim, Dukrzyńska udała się do Drezna, żeby tam kontynuować naukę. I tutaj ten wyjazd do Drezna łączy się z taką pewną anegdotą, którą powtarzają i Józef Ignacy Kraszewski, i Waleria Maryny Moszkowska, o tym, że jakby kiedy Dukrzyńska udała się do Drezna w celu kopiowania pasteli tam znajdujących się w Królewskiej Galerii Malarstwa, pasterów Lyotarda, pasterów Mengsa czy Rozalby Carriery, no ale jakoś nie mogła uzyskać od dyrektora galerii w Dreźnie, Juliusa Hübnera, pozwolenia na kopiowanie tych obrazów. Postanowiła tutaj wszyscy recenzenci, jakby podkreślając uczciwość artystki, mówią, że ona postanowiła nie posługiwać się żadną protekcją, tylko wpadła na pomysł takiego podstępu, ale takiego szlachetnego, artystycznego podstępu, żeby przekonać tego Juliusa Hübnera do siebie. I narysowała pastelami, rzecz jasna, portret Ryszarda Nocha. To był niemieckiego pochodzenia kompozytor muzyki, dyrygent, który działał w Warszawie. I ona poprosiła go, żeby jej pozował. Namalowała czy narysowała pastelowy jego portret i zaprezentowała go na publicznej wystawie. No i portret oczywiście wzbudził zachwyt publiczności, no a Hübner
rozpoznając talent artystki, pozwolił jej na to, żeby kopiowała obrazy w Gemälde Galerie, no a nawet został jej nauczycielem. No i z Dresdna Lukszyńska potem wyjeżdżała do Berlina i wyjeżdżała także do Włoch i wróciła do Warszawy. Właściwie podróżowała wiele. Była w Monachium, w Paryżu, Antwerpii, Amsterdamie, ale tak naprawdę większość jej życia artystycznego było związane z Warszawą. Tutaj wystawiała w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w dwóch innych salonach, czyli w salonie Aleksandra Krywulta i w salonie artystycznym, ale prace swoje wysyłała na wystawy do Krakowa, Lwowa, a także Petersburga, Wiednia i Paryża. No i właśnie ta technika pastelowa, to jest bardzo ciekawe, że ona dominuje w pierwszym okresie twórczości artystki. Właściwie od początku jej prace zyskiwały uznanie prasy i pisały o niej nie tylko opiniotwórcze tygodniki takie jak Tygodnik Ilustrowany czy Kłosy, poczytny dziennik Kurier Warszawski, ale także czasopisma skierowane do kobiet, takie jak Tygodnik Mód i Nowości czy Tygodnik Mód i Powieści. One pisały generalnie, te czasopisma skierowane do kobiet miały bardzo często takie duże działy poświęcone aktualnościom artystycznym, duże recenzje z aktualnych wystaw warszawskich i informacje o życiu malarzy. Więc jakby ta publiczność, kobieca publiczność też była bardzo ważna jako po prostu odbiorcy sztuki. Ale wróćmy do Dukszyńskiej. To, co tematyka, jaka dominuje w jej twórczości, to właśnie portrety, studia, wizerunki dziewczynek z lalkami czy ze zwierzątkami. I prasa doceniała, że one są takie właśnie pełne wdzięku, bardzo starannie wykonane. To, co tak naprawdę zarzucono artystce, to, że one są zbyt miękkie, zbyt łagodne, no zbyt takie wymuskane, zbyt wyładzone i to, że ona za bardzo dąży do tego, żeby ten portret, żeby osoba, którą przedstawia, była aż za bardzo piękna. No i to, że tak może to chęć uchwycenia czy przedstawienia piękna dominuje nad uchwyceniem psychologii modela, no ale z czasem ten jakby zarzut o niedostatecznej psychologii pojawia się coraz rzadziej. I tutaj właśnie pokazuję Państwu piękny portret Michaliny Zmiączyńskich, Ambrożowej Zaborowskiej, namalowany w roku 73. No proszę zwrócić uwagę, jak on jest pięknie malowany, jak pięknie są tworzone korątki, jak piękna jest, jak namacalny jest wręcz aksamit tej sukni, futro, w jakie otulone jest portretowana. Jako ciekawostkę właśnie można tylko dodać, że ta arystokratka, która została tutaj przedstawiona, jest prababką Matyldy Królowej Belgii. Więc tak, taki dodatek biograficzny, właściwie nawet nie jej. Ale tak jak już Państwo słyszeli wcześniej o tej hierarchii technik, to tej Dukszyńskiej ciągle jakby tak proponowano, żeby ona jednak ten porzuciła pastel i rozszerzyła swoją tematykę prac i sięgnęła po olej. I rzeczywiście, stosując się do tych wymagań publiczności, w latach 80. to właśnie prace olejne stanowiły główną część jej twórczości. Natomiast sama tematyka tych prac się nie zmieniła. To znaczy zmieniło się narzędzie, zmieniła się technika. Natomiast cały czas były to studia kobiece, portrety. Tutaj akurat pokazuję Państwu bardzo taki wdzięczny portret pensjonarki w szkolnym stroju z tornistrem i parasolem, właśnie pełną taką dziewczęcego wdzięku i radości i optymizmu. Warto może jeszcze dodać, że generalnie Dukszyńska, choć dzisiaj może niesłusznie zapomniana, była uważana, zwłaszcza pod koniec swojego życia w latach 90., za pionierkę twórczości kobiecej w Warszawie. Pisano o niej jako o heroicznej postaci, jedynej. Po śmierci Henryki Beyer i wyjeździe Elżbiety Jerichau-Bauman, malarce w mieście. I szczególnie doceniano fakt, że mimo trudności, jakim były początkowy sprzeciw rodziców wobec jej kariery, a także brak dostępu dla kobiet do edukacji artystycznej, nie tylko udało jej się zostać malarką, ale także osiągnęła niekwestionowany artystyczny sukces. No i nic dziwnego, że skoro ona osiągnęła ten sukces, to prasa interesowała się nie tylko jej dziełami, ale także życiem prywatnym. I tutaj to życie prywatne pozostaje tajemnicą, ale Waleria Meryny Moszkowska, to była taka literatka, pisarka, dziennikarka, która taki cały cykl miała artykułów o pracowniach artystów. Znaczy ona je odwiedzała, relacjonowała w tygodnikach i
rozmawiałam z artystami. Przytoczę taką historię z młodości artystki o jej heroicznym wyborze życiowym między życiem, szczęściem małżeńskim, a sztuką. Bo Marianna Moszkowska pisze w ten sposób. Panna Emilia pracować nie potrzebowała wcale. Mogła swobodnie prowadzić życie światowe, bawić się i wybrać męża z licznego grona wielbicieli, którzy się do domu jej rodziców cisnęli. Cóż począć jednak z tą iskrą świętą, która tlała w jej duszy? Zamiast bawić się i pójść za mąż, panna Emilia, rzecz niesłychana, zapragnęła zostać artystką. No i druga osoba, która zapragnęła zostać artystką, to Maria Nostic-Wasilkowska. Ona była młodsza od Emilii Dukrzyńskiej o 11 lat. Urodziła się w roku 1858, ale to wystarczyło. To znaczy, to wystarczyło, żeby móc już wejść w te tryby akademickiej edukacji, ponieważ Maria Nostic-Wasilkowska była studentką Padersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, która jako jedna z pierwszych otworzyła swoje sale, swoje pracownie także dla kobiet. Co jest ważne, bo w wielu tekstach dotyczących emancypacji i praw kobiet z drugiej połowy XIX wieku pojawia się problem, czy kobiety mogą dorównać, już nawet nie konkurować z mężczyznami, ale czy w ogóle są w stanie im dorównać na różnych polach. No oczywiście w pracy zawodowej, no także w sztuce, to jest to, co nas akurat dzisiaj interesuje. Pojawiają się oczywiście różne argumenty w tej dyskusji, ale jeśli chodzi o rywalizację artystyczną, często pojawia się taka konstatacja, no, że tak właściwie w tym właśnie XIX wieku jeszcze trudno to stwierdzić, czy kobiety są w stanie dorównać mężczyznom, czy nie, bo po prostu nie mają równych szans. Nie mają równych szans, bo po prostu na równi z mężczyznami nie mają dostępu do oficjalnej edukacji artystycznej. No i z czasem właśnie dzięki temu do edukacji artystycznej, do pracowni, do akademii, do nagród, do stypendiów, do możliwości wyjeżdżania do Włoch czy do Paryża, no, a także do pracy z modelem. I z czasem, jak wspominałam, szkoły artystyczne otwierały swoje podwoja dla kobiet. No i jedną z nich właśnie była Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu, gdzie studiowała Maria Nostic-Wasilkowska. Chociaż naukę, znaczy to, że nie można, że kobiety nie mogły studiować w akademiach, nie znaczyło, że one jakby nie próbowały się uczyć. To znaczy na przykład w Krakowie były takie wyższe kursy dla kobiet imienia Adriana Baranieckiego. One jakby uczyły kobiet w różnym zakresie, ale między innymi też uczyły je w zakresie artystycznym i tam właśnie Maria Nostic-Wasilkowska, znaczy wtedy jeszcze nie Wasilkowska, Jacekowska rozpoczęła swoją edukację artystyczną. Potem pojechała do Petersburga, gdzie uczyła się u słynnego realisty Ilii Riepina i Pawła Czestiakowa. No i podczas studiów, które ukończyła w roku 1885, już otrzymała srebrny medal. I tam rozpoczęła karierę portrecistki, zdobywając rozgłos jako Charmante Polonaise, czyli urocza Polka, i pracowała na zamówienie tamtejszej arystokracji i dworu. W Petersburgu także poznała swojego męża, Kazimierza Wasilkowskiego, który był od niej trochę młodszy, poznała go właśnie na studiach. I najpierw poczekała, tu pokazuję Państwu obraz Kazimierza Wasilkowskiego, studium dziewczyny plotącej warkocz. Poślubiła go w roku 1892 i czekając, aż jej mąż skończy studia, przeniosła się do Warszawy. Znaczy jakby jak już on skończył, to razem przyjechali do Warszawy. Stamtąd z Warszawy jeszcze cały czas wyjeżdżała do Petersburga, bo tam miała swoją najwierniejszą klientelę. A w Warszawie też jakby wyszła w ten nurt życia artystycznego. Wystawiała w Zachęcie, w salonie Aleksandra Krywulta, ale także we Lwowie, w Mińsku, w Łodzi. Brała udział w wystawie sztuki polskiej w Berlinie, a także na wystawie malarzy polskich w Moskwie w roku 1913. I tutaj rzeczywiście głównym tematem prac Marii Nostic-Wasilkowskiej, podobnie jak Emilii Dukrzyńskiej, były portrety. I tutaj pokazuję Państwu, znaczy już Państwo go widzieli, portret nieznanej z imienia kobiety ze złotym wisiorkiem. Portret ten powstał w roku 1892 i patrząc na ten delikatny, subtelny pastel, można przywołać słowa kolejnego recenzenta, Henryka Piątkowskiego,
No i właśnie o tej walce, która toczyła między, w pracowni artystki między olejami a pastelami. I jak pisał Piątkowski, nie gardząc olejnymi farbami, pani Wasilkowska ukochała głównie pastel. Wlewa w delikatne jego tony tyle indywidualizmu, iż portrety jej stały się od jakiegoś czasu great attraction naszego salonu. Maria Nastys-Wasilkowska właśnie specjalizowała się w tych portretach. W Warszawie malowała aktorki Helenę Marcello-Polińską, Teklę Trapszok-Rewoltową, a także pisarkę i dziennikarkę Walerię Marynę Moszkowską, która przed chwilą tak pisała o Dukszyńskiej Dukszcie i dramatycznym wyborze między małżeństwem a sztuką. I to, co się tak naprawdę najczęściej pojawia w tych recenzjach dotyczących akurat jej prac, to to, że ona znacznie lepiej dawała sobie radę z olejem, to znaczy z malarstwem pastelowym. Że nawet ta technika, kiedy usiłuje malować olejno, bo ten autoportret, który tutaj Państwu na początku pokazywałam, o, to jeszcze wrócę, to jest praca olejna, to nie jest pastel, tylko właśnie praca olejna, które przedstawiają jako taką nowoczesną, modnie uczesaną artystkę. Nawet jak malowała olejno, to i tak starała się, tak przynajmniej uważali krytycy, stosować trochę technikę malowania pastelowego. Czy tutaj jeszcze mamy, to nie, to może jeszcze taki cytat na sucho trochę zacytuję. Że bardzo, jak na przykład pisano o niej, że bardzo ciekawą dla krytyka jest droga rozwoju pani Marii Wasilkowskiej, artystki nadzwyczaj wyrobionej, a przy tym niezwykle przez naturę obdarzonej. Krzycząca jaskrawość i niezharmonizowanie tonów, które czasami rażą w jej olejnych pracach, nikną z chwilą, gdy pani Wasilkowska bierze kolorową kredę w rękę. W sferze pastelu czuje się ona panią samowładną. I na wystawie mogą Państwo oglądać imponujący portret Julii Wimanowej z 1902 roku. Przedstawiona tutaj kobieta ma 72 lata i jest to Julia Elżbieta Szczabanów-Wimanowa, która pochodziła ze znanej warszawskiej kupieckiej rodziny. Wyszła za mąż za Kazimierza Wimana, natomiast właściwie o samej portretowanej niewiele wiadomo i to jest też taki trochę paradoks, z którym spotykaliśmy się często jakby w pracy nad wystawą, to, że kobiety są portretowane, bardzo mnóstwo jest kobiet na obrazach, natomiast w książkach są mężczyźni. I tak samo jest tutaj z tą Julią Wimanową. Wiemy, kim był jej mąż, wiemy, kim był jej ojciec, wiemy, że jej starszy przyrodni brat był kupcem, że specjalizował się w hurtowym handlu węglem i drewnem, że prowadził interesy w Anglii, we Francji, a pod koniec życia wrócił do Warszawy. Wiemy, że ten ogromny majątek, który udało mu się zgromadzić, część z niego przekazał siostrze, a część przekazał polskim instytucjom naukowym, na przykład Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Uniwersytetowi Warszawskiemu i Lwowskiemu, jako takie środki na badania i stypendia. Natomiast o samej Julii Wimanowej nie wiemy specjalnie dużo. Wiemy, i to tylko z tego, że koleżanka znalazła informację na tablicy pamiątkowej, że Julia Wimanowa wspomogła zapisem testamentowym otwarty w 1903 roku zakład dla nerwowo i psychicznie chorych Drewnica w Ząbkach. I to jest właściwie jedyna taka uchwytna informacja o naszej bohaterce. A ten portret, który Państwo widzą, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego jako dar portretowanej wraz z innymi wizerunkami członków jej rodziny. I to nawet takich jakby zgłem, bo to jest już początek wieku XX, a to już takie jeszcze z pierwszej połowy wieku XIX prace przedstawiające jej matkę i jeszcze poprzednie pokolenie. I co jest może ciekawe i takie intrygujące w tym portrecie, to, jak Państwo widzą, że Wimanowa została przedstawiona w loży teatralnej. To znaczy widzą Państwo balustradę loży, lornetkę. Ten taki, nie wiem, czy jest to dobrze widoczne na zdjęciu, natomiast ten papierek, który tak zwisa, to jest program teatralny, a właściwie jest to konkretny program operowy opery Hrabina. I to może się odnosić, bo w tym czasie w Warszawie była grana opera Stanisława Moniuszki, Hrabina, napisana w roku 1859.
To było już, o czym jest hrabina. Akcja tego utworu rozgrywa się w XVIII wieku, a tytułowa hrabina to młoda wdowa, która szuka sobie nowego męża. I dla Moniuszki i dla Wolskiego, który był autorem libretta do tej opery, to był taki pretekst do pokazania dwóch postaw XVIII-wiecznej polskiej szlachty. To znaczy jest jedna grupa takich kosmopolitycznych elegantów, a druga grupa, oczywiście oceniana pozytywnie przez autorów opery, to grupa szlachty przywiązana do rodzimej tradycji. I w roku 1902, kiedy powstał ten portret, na który Państwo teraz patrzą, w Warszawie grana była hrabina w inscenizacji Emila Chodkowskiego z orkiestrą pod batutą Emila Młynarskiego. Premiera tej inscenizacji odbyła się w roku 1898. Grano ją 200 razy do roku 1904, czyli to akurat pełnia sezonu hrabiny. I co może jest ciekawe, to ta tradycja przedstawień widzów w loży teatru sięga pierwszej połowy XIX wieku i wtedy tematem oczywiście była publiczność paryskich teatrów. Satyryczne ilustracje wykonywali Honoré Daumier czy Paul Gavarni. Motyw ten popularny był także wśród impresjonistów, którzy portretowali paryskie życie. Takie obrazy namalował Pierre-Auguste Renoir. Albo na przykład, tutaj pokazuję Państwu obraz Mary Cassatt, który przedstawia kobietę w peurową naszyjniku w loży. W Polsce oczywiście ten teatr, to przedstawienie było nieco mniej popularne, ale na przykład Anna Bilińska przedstawiała taką kobietę z lornetką. No, być może jest to widz, osoba, która słucha oper. Podobnie jak Emilia Dukrzyńska, Maria Nosic-Wasilkowska również odniosła sukces artystyczny i stała się na tyle rozpoznawalna, że zyskała status swego rodzaju artystycznej celebrytki. Świadczy o tym wizyta, jaką złożyła jej Zofia Sokołowska, reportażka skierowanego do pań tygodnika Mód i Powieści. Wywiad, który przeprowadziła dziennikarka, nie dotyczył jednak pracy artystycznej Marii Nosic-Wasilkowskiej. To może wróćmy jeszcze do artystki, żeby tak pasowało. Ale spraw związanych z gospodarstwem domowym. To może ja przeczytam ten wywiad, bo jest niesłychanie interesujący i zabawny. To trochę nam zajmie 2 minuty. Sprawdzałam na stoperze. Bo to jest tak, że ta Zofia Sokołowska odwiedzała różne ważne kobiety dla ówczesnej Warszawy. To jest rok 1911. W odcinku, gdzie się pojawia Maria Nosic-Wasilkowska, jest także pani Czesława Przewózka, poetka, filozofka. Ale skupmy się na Marii Nosic-Wasilkowskiej. W dalszym ciągu mojej ankiety, pisze Zofia Sokołowska, chciałabym zasięgnąć zdanie jakiejś znakomitej malarki. A ponieważ z panią Maryją z Nosic-Jackowskich-Wasilkowską łączy mnie przyjaźń z lat dziecinnych, poszłam więc na Róg Marszałkowskiej i Koszykowej, gdzie pani Wasilkowska, gdzie państwo Wasilkowscy, nadzwyczaj miła artystyczna para, posiadają dwie wielkie pracownie pełne obrazów, barwnych makat i staroświeckich sprzętów. Przychodzę do ciebie z ramienia redakcji tygodnia Mód i Powieści. Na wywiad oznajmiłam mojej przyjaciółce. A co myślisz o gospodarstwie domowym? Ależ to nie moja specjalność, broniła się pani Wasilkowska, zaskoczona moim obcesowym pytaniem. Mogę ci powiedzieć, ile chcesz. O impresjonizmie, wibryzmie, symbolizmie. Ja cię nie pytam o żadne izmy, tylko o gospodarstwo. Przerwałam. Zajmujesz się domem? Znasz się na kuchni? Wcale nie. Kiedyż miałam nauczyć się tego? W Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu pani Ćwierczakiewiczowa, jak Państwo wiedzą, autorka słynnych książek kucharskich, nie miewała wykładów. A teraz mam tyle zamówień na portrety, jestem tak zajęta moją szkołą, która, jak wiesz, idzie mi doskonale, że nie mam czasu na studia kulinarne. Pani pozwoli, że ja coś powiem o gospodarstwie mojej żony, wtrącił się pan Kazimierz Wasilkowski. Po osiedleniu się w Warszawie postanowiliśmy prowadzić kuchnię w domu. Najęło się odpowiednie mieszkanie, zgodziło służące, nakupiło moc sprzętów i naczyń kuchennych. Niestety, w 1,5 roku trzeba było urządzić likwidację tego interesu. Z nas trojga, żony, mnie i czarnego kota, który dostawał codziennie wątróbki i surowe mięso, najlepiej było kotowi.
Gdybym i ja poprzestał na jednym menu przez 365 dni z rzędu, byłoby dobrze i mnie, ale ja byłem wybredniejszy. Zarząd domu, codzienna dyspozycja obiadów i rachunki z kucharką, która kradła nas niemiłosiernie, tak męczyły moją żonę i zabierały jej tyle czasu, że stanęła w końcu wobec dylematu. Albo porzucić pędzle, albo skwitować z gospodarstwa. Naturalnie poświęciło się to drugie. Ależ coś musisz przecież umieć. Piekłaś kiedyś baby. Będąc dzieckiem, umiałam robić liczne baby z piasku, a innych nic nie wiem. No więc tak dalej, tak w końcu na szczęście redaktorka dostała herbatę, co ją całkowicie usatysfakcjonowało. No i tutaj, jak się okazuje, no, pani Maria Nosic-Wasilkowska nie musiała rezygnować z małżeństwa na rzecz sztuki, no ale z prowadzenia domu, no tak. No, w sensie, że tylko kot był uszkodowany w tej sytuacji. I przejdźmy do kolejnej artystki. Tutaj, jak Państwo widzą, jest to już artystka jeszcze kolejnego pokolenia, urodzona w 1891 roku, Wanda Chałmońska. Tym razem, może od razu już, bez teregieli, przejdźmy do prasy kobiecej, bo jesteśmy już w dwudziestoleciu międzywojennym. Autorka kobiecego czasopisma Świat Kobiecy, która w ramach cyklu artystki polskiej w Paryżu odwiedziła także pracownię Wandy Chałmońskiej. Swoją relację rozpoczyna od pełnego entuzjazmu opisu nowoczesnej kobiety, jaką była malarka. Wanda Chałmońska jest piękna, wysoka, wspaniale zbudowana, o ciemno-złotych włosach. Można by rzec, Wenus renesansowa, tylko Wenus dobrze wysportowana. Harmonia jej ruchów idzie w parze z żywotnością i siłą. Bije od niej zdrowy temperament artystki, która obok swojej sztuki żyje życiem normalnej kobiety, wszechstronnym i pełnym. Jest matką, światową damą, sportsmenską i ciekawską życia. Nazwisko Wanda Chałmońska, myślę, że jest rozpoznawalne, ponieważ była ona czwartą córką malarza Józefa Chałmońskiego i jego żony Marii Szymanowskich. Po rozpadzie małżeństwa Chałmońskich Józef pojechał do Paryża ze swoimi trzema starszymi córkami, natomiast Wanda pozostała w Warszawie z matką. Ukończyła gimnazjum, a jej talent artystyczny odkrył wuj, malarz i też pastelista Władysław Ślewiński. W 1913 roku młoda artystka wystawiła kompozycję przed kąpielą w Zachęcie, a następnie wyjechała wraz z matką do Paryża, gdzie studiowała w École des Beaux-Arts, ale jednocześnie uczyła się, studiowała historię sztuki na Sorbonie. W 1919 albo 20, to pozostaje jednak nieustalony cały czas, wyszła za mąż za oficera Wojska Polskiego, a potem urodziła się im córka Krystyna. I właściwie życie znaczy w dwudziestoleciu międzywojennym Chałmońska trochę dzieliła między Polskę i Francję, dlatego że mieszkała trochę w Poznaniu, trochę w Paryżu. Brała udział w paryskim życiu artystycznym, wystawiała w Salonie Niezależnych, na Salonie Jesiennym, a na przykład w 1926 roku miała miejsce jej indywidualna wystawa w Galerii Leopolda Zborowskiego. To był taki marszant i poeta, który wspierał polskich artystów, a co ważne i co jakby czyniło z niego ważną postać ówczesnego Paryża, organizował w swojej galerii wystawy malarzy z grupy École de Paris. W 1931 roku miała miejsce jej kolejna indywidualna wystawa, tym razem w Galerii Drouet. I te wszystkie jakby jej paryskie sukcesy były też na bieżąco donoszone, znaczy komentowane i przytaczane przez polską prasę. No ale w polskich wystawach Chałmońska też brała udział, oczywiście w Zachęcie wystawiała. W dużej wystawie sztuki polskiej, w wystawie sztuki krajowej w Poznaniu w 1929 roku również. I także w Warszawie miały miejsce jej dwie indywidualne wystawy, na przykład w 1931 roku w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego. Ten pokaz też się odbył szerokim echem w warszawskiej prasie, a w 1931 roku w Zachęcie. I właściwie tą doskonale rozwijającą się karierę artystki przerwała II wojna światowa. To znaczy ona została wyśledzona wtedy z Poznania na teren Generalnej Guberni. Mieszkała w Gierczycach, niedaleko Opatowa. Zajmowała się nauczaniem języków, malowaniem
akwarel przedstawiających świętokrzyskie zabytki. I właściwie coś się takiego stało w sztuce, znaczy w życiu Wandy Chełmońskiej, że właściwie ona po zakończeniu II wojny światowej już nie kontynuowała działalności artystycznej. To znaczy mieszkała w Poznaniu, wykładała kostiumologię i charakteryzację w studium operowym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, prowadziła zajęcia z rysunku, z historii ubioru, nawet przygotowała taki skrypt dla swoich studentów. Miały też miejsce jej indywidualne wystawy, natomiast jakby ta twórczość artystyczna w jakimś sensie została zatrzymana przez przeżycia wojenne. Ale te prace, które wykonała w okresie dwudziestolecia, to są stylizowane sceny ludowe, które przedstawiają uroczystości kościelne, pełne ekspresji tańce. Tutaj pokazuję Państwu motyw też bardzo licznych prac przedstawiających morskie wybrzeża. Porty, myślę, że ten jakby motyw przedstawiania Gdyni na przykład i polskich portów być może też miały związek z tworzeniem się nowego państwa. No, te prace, które stworzyły podczas wojny, to głównie akwarele przedstawiające zabytki i architekturę. I teraz jeśli chodzi o, właśnie nie wiem, czy zaliczenie Chełmońskiej do grupy pastalistek nie jest pewnym nadużyciem, ponieważ ona tak naprawdę z rzadka posługiwała się pastelem. Dużo malowała gwaszem i akwarelą, trochę olejem, a te pastele są pojedynczymi jej pracami. Natomiast namalowała pastel niezwykle interesujący. Mianowicie namalowała portret Olgi Boznańskiej, z którą dobrze się znała, ponieważ poznały się zapewne w Paryżu. I zdaje się, że w roku przed rokiem 1916, dlatego że w roku 1916 powstał portret z kolei Olgi Boznańskiej przedstawiający Wandę Chełmońską. Ten pastel, na który Państwo tutaj patrzą, w ogóle został zreprodukowany jako ilustracja do artykułu, który napisała Wanda Chełmońska o swojej starszej koleżance Oldze Boznańskiej. I pisała o niej jakby w samych superlatywach. Czy mamy? Nie mamy. Oj, trochę. Że jest to taki króciutki fragment tego pięknego artykułu, przeczytam. Naprawdę nie dzisiejsze są portrety szeregi postaci Olgi Boznańskiej. Jaka z nich wieczna młodość bije? Co za forma w tych zjawiskowych portretach? Jest ona zjawiskiem niezwykłym, gdyż jako wielka, poważna artystka maluje co dzień, pracuje ciągle, zawsze szukając bezpośredniego odczucia, szczerości i emocji. Poza tym jest niesłychanie skromna, aż do zaniku własnej osoby i własnych potrzeb. Dobroć, inteligencja, wyższe odczucie niedoli każdej dziwnym wyrazem podkreślono tę szczupłą, estetyczną twarz o czarnych, błyszczących, głęboko osadzonych oczach. Smukła, wąska postać w czarnej sukni płynie, niosąc dobroć. Co jest może ważne, bo tutaj w tym artykule, który napisała Chełmońska, ważne też jest to, że z jej punktu widzenia, to znaczy z punktu widzenia roku 1925, Boznańska jest jakby przez Chełmońską uznana za osobę taką trochę zapomnianą i niedocenianą. Ale był też oczywiście moment, kiedy Boznańska, Olga Boznańska miała już swój kulminacyjny moment kariery ze sobą. No i być może stąd ten element niedocenienia malarki. Ale pastel ten jest dokładnie datowany na 27 maja. Powstał dwa miesiące po tym, jak Boznańska otrzymała najwyższe odznaczenie honorowe na wystawie Portret Polski w Zachęcie. I mimo to, że jak Państwu już wspominałam, obie artystki się znały, to pastel ten, który widzimy, powstał zapewne według fotografii. Być może podstawą do portretu było to właśnie zdjęcie przedstawiające Boznańską podczas malowania w krakowskiej pracowni przy ulicy Wolskiej. To jest fotografia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jak Państwo doskonale widzą, pastelowy portret ma trochę węższy kadr niż zdjęcie i ukazuje jedynie sylwetkę malarki wyabstrahowanej z pełnej sprzętów pracowni. Pasiasty fartuch, który tutaj artysty służył do pracy, na pastelu został zastąpiony charakterystyczną dla Boznańskiej czarną suknią i narzucony ten fartuch został niczym szal na ramiona artystki. Boznańska ma ten sam wyraz skupienia na twarzy. Cienie padają też w analogiczny sposób, jak na zdjęciu. A pęk pętli trzyma pod tym samym kątem.
Na powierzchni rysunku, jak Państwo się dobrze przyjrzą, tak powyżej pędzli jest taka delikatna smuga. Jest to najprawdopodobniej ślad po innej koncepcji artystycznej. To znaczy chyba Chałmońska najpierw chciała namalować ją tak, jak jest na zdjęciu, to znaczy z ręką wyciągniętą w stronę rozpoczętego obrazu. Jednak zarys ręki został wytarty następnie przez Chałmońską. I jest jeszcze jedna fotografia, bo jednak tych fotografii poznańskiej z pracowni jest kilka. To jest fotografia znajdująca się z kolei w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tutaj to, co jest charakterystyczne, to ten podobny sposób trzymania pędzli. To jeszcze raz spójrzmy na portret Wandy Chałmońskiej. I cóż, to już tak powoli bardzo będę przechodziła do konkluzji. Że przedstawiłam Państwu sylwetki trzech malarek pastelistek. Każda z nich żyła w trochę innych czasach, każda miała trochę inne możliwości dla rozwoju swojego talentu, ale dzięki determinacji i zdolnościom udało się im osiągnąć sukces. Sukces artystyczny, którego miarą był wysoki poziom artystyczny i popularność ich prac, a także sukces społeczny mierzony rozpoznawalnością nazwiska i zainteresowaniem ówczesnej prasy. Warto również pamiętać, że osiągnięcia kobiet artystek były ważne również ze względu na sprawę kobiecą, czyli walkę kobiet o prawo do wyższego wykształcenia, godnej pracy i decydowania o sobie. Walkę, która na serio rozpoczęła się w drugiej połowie XIX wieku, lata 70., 80., 90. to są gorące momenty tej walki. Każda kobieta, która dzięki swojej pracy, determinacji i talentowi osiągnęła sukces, stawała się jednocześnie przykładem, że kobieta może tak samo jak mężczyzna być artystą i obywatelem. No i na koniec przytoczę może fragment artykułu Nasze pionierki z Tygodnika Ilustrowanego, który właśnie ilustruje to przełożenie kobiet artystek i ich miejsce w tej kobiecej walce. Do zaczętej w tygodniku galerii Hetmanek Ruchu Niewieściego u nas, do pionierek szlachetnej idei postępu, nauki i pracy, należy zaliczyć przede wszystkim te przodowniczki, które mocą talentu i własnej zasługi sięgnęły po pierwsze laury twórcze w krainie myśli, barw i tonów. Sztuka zazdrosną jest kochanką, darzy łaską tylko tych jedynie, którzy oddali jej duszę, całą duszę. Tak właśnie zrobiły nasze dzisiejsze bohaterki. Dziękuję Państwu bardzo.